Możemy? To jest! Startować. Witajcie moi drodzy. Dzisiaj mam specjalnego gościa. I temat dzisiejszego spotkania jest: Jak zostałem księdzem? Naszym dzisiejszym rozmówcą jest ksiądz Sebastian Kosecki. Mimo napiętego bardzo planu. Troszeczkę. <słyska> tak jest. Długich terminów, uzgodnień, udało nam się spotkać. Ksiądz bardzo popularny z TikToka, YouTube'a, Facebooka. Więc witam. I zapraszam do wywiadu. Przez Boże, witam serdecznie, bardzo miło i dziękuję. Skąd jestem, skąd pochodzę? Gdzie się urodziłem? E, jakby zaczynając od samego początku, e, gdzie się począłem, bo to jest ciekawe i to wielu ludzi nie wie, a to jest jakaś ciekawostka. Mianowicie e, początek mojego życia sięga Hiszpanii, gorącej Hiszpanii, Guadalajary dokładnie, bo tam zostaliśmy poczęci razem z bratem bliźniakiem, bo mam brata bliźniaka. E, historia jest ciekawa też taka, że mieliśmy tam zostać <laughs> na, na stałe. Z tego co nam rodzice mówili, się dobrze pamiętam. E, natomiast jak mama się dowiedziała, że ma bliźniaków, to postanowiła, że wróci do Polski, bo się bała sama wychować dwóch chłopców e, razem z tatą tam. E, dlatego wróciliśmy do Polski. No i się urodziliśmy w Częstochowie, tam też się wychowałem. E, no i tak naprawdę całe życie, aż do teraz, jak jestem zawiercił, spędziłem w Częstochowie. Tam szkoła, tam też studia. Na pierwszą parafię ksiądz trafił gdzie? Tutaj właśnie. Od razu. Tak, jest. W sensie byłem na praktykach jeszcze w Częstochowie w Józefie uh -huh. jako diakon, ale pierwsza parafia to jest tutaj. Jedno takie można powiedzieć z pytań bardzo na bieżąco, aczkolwiek do drugiej kwestii tego pytania wrócę. Czy jak ksiądz był mały, bawił się w odprawianie mszy w szaliku? <grym> nie, ja jestem właśnie z tych księży, którzy się w to nie bawili. Szczerze, ja w ogóle jako dziecko nie, nie miałem takich myśli, nie ciągnęło mnie do, do kapłaństwa, bardziej do innych rzeczy. Dzisiaj na live odpowiadałem właśnie widzą, bo pytali o to, że chciałem być weterynarzem, że chciałem być adwokatem, dziennikarzem. Piłkarzem, natomiast msze święte, Jedyne co to pamiętam w podstawówce, kiedyś jak Księdza zobaczyłem, to ta sutanna tak fajnie powiewała i był, wyglądał jak taki superbuchaty. To mi się spodobało, ale tak to ja nie z tych Jerzy akurat. Czyli można powiedzieć, że w młodości nie było żadnych przesłanek na to, żeby być Księdzem. Nie, nie, myślę, że jako dziecko nikt by tak nie podejrzewał, że ja w tę stronę pójdę. Dobra, to ciągnąc ten temat dalej. A co wpłynęło, żeby zostać Księdzem? No to jest dobre pytanie, bo myślę dzisiaj, patrząc z perspektywy czasu, to myślę, że to był Pan Bóg. Wierzę w to mocno, bo Pan Bóg działa przez ludzi i to jest piękne w naszym świecie, w naszym życiu, że będąc otwartymi na, na Niego, możemy spotykać ludzi, którzy nam pokazują Jego wolę. No i tak było też w moim przypadku. Na mojej drodze postawił takiego nowego księdza, od razu poświęcenia, księdza Krzysztofa. Notabene poprzednik, jest zastąpiłem go na tej parafii jako wikariusz, Aha. więc to też jest takie ciekawe, nazwijmy to, rządzenie Pana Boga. E, więc on, gdy przyszedł do mnie na parafię, ja wtedy kończyłem podstawówkę, byłem około pierwszej klasy gimnazjum, bo jestem jeszcze z tych starych roczników, co do gimnazjum chodziły. E, i, e, I właśnie on pokazał Pana Boga, żywego Pana Boga poprzez wspólnotę ministrantów, Ruchu Światło-Życie, Oazy. E, ja się w to zaangażowałem bardziej i powoli, powoli zacząłem najpierw odkrywać Jego, w sensie Boga, mhm. że istnieje, że kocha, a z czasem jakieś takie swoje miejsce w posłudze w Kościele, prowadząc grupę ministrantów, prowadząc Oazy Dzieci Bożych, prowadząc chole młodzieżową. Więc, będąc tak naprawdę codziennie w kościele, robiąc coś dla wspólnoty kościoła. No dobrze, ale czy mam rozumieć, że jeżeli było przez całą szkołę podstawową i gimnazjum, byłeś osobą wierzącą? Yy, co? I praktykującą? Yy, do kościółka chodziłem, bo babcia jakbyś mówiła, żeby chodzić. Czy wierzącą? Yy, nigdy o tym nie myślałem, aż do czasu, tak naprawdę, gimnazjum, końcówki gimnazjum, szłam gimnazjum i liceum. Wtedy takie myśli zaczęły mi się pojawiać w życiu. Yy, natomiast, Myślę, że jestem osobą wierzącą od pierwszej klasy liceum, kiedy pojechałem na rekolekcję ozowe. Kiedy uh -huh. doświadczyłem Pana Boga, który naprawdę żyje. Wtedy to się stało nie jakąś rzeczywistością poboczną w moim życiu, tylko moim życiem. Rozumiem. Ale obserwując Ciebie na TikToku e, i twoje live, y, bo uczestniczy w nich, m, bardzo m, znaczy, śmieszy mnie uh -huh. w momencie, kiedy przez OME łączysz się, ktoś ostatnio ci bardzo dobry podsumował pomysł, aby zasłaniać koloratkę. Tak, tak. tak. I jest, pada parę prostych pytań, i potem czy wierzysz? Nie, nie mhm. wierzę tam, nie wierzę. Odsłaniasz koloratkę, a ty jesteś prawdziwym księdzem? <grym> y, nie, no, wierzę, chodzę, jest nagła <grym> zmiana zdania. Tak. I to ostatnio było nawet dosyć mocno zauważone, bo tam jakiegoś trafiłeś, chyba, ministranta, tak, tak, któremu tak. się nie dość, że jeszcze coś wymskło na początku, tak. na początku tego spotkania, to jeszcze potem e, przyznał się, że jest ministrantem. <grym> Zupełnie na razie się zmieniła. Tak, ale na przykład mm, czy masz świadomość taką, że y, jesteś innym księdzem niż wszyscy eee. bardziej młodzieżowym, bardziej wychodzącym do ludzi e, niż y, księża, którzy są w posłudze 30-40 lat, bo oni chyba nie staną się już eee. tak nowoczesnym księdzem, jak ty. Eee. Myślę, że tak, I chyba oni nie powinni za bardzo. Ja myślę, że każdy jest jakby na swój czas. Potrzebny, w sensie te formy, które staram się dostosować do Ewangelii, która jest zawsze ta sama, do Jezusa, który ma zawsze ten sam, ten sam przekaz. Natomiast wracając do tego pytania na początku, gdy przyszedłem do seminarium, mówiono o naszym roczniku, my też tak o sobie mówiliśmy trochę, bo tak chcieliśmy, że jesteśmy rocznikiem przełomowym. W sensie byliśmy tak dość chyba się wyróżniającym spośród innych, bo przyszliśmy z taką naprawdę nową świeżością, takim nowym zaangażowaniem, dostaliśmy też nowego ojca duchownego, w sensie razem zaczęliśmy ten czas. I chcieliśmy no tak bardzo z takim żywym duchem wejść do tej, tego budynku seminarium, jakoś to ożywić i też tak to przeżyć. I chyba to trochę zostało, tak patrząc na nasz rocznik. Rzeczywiście jesteśmy różnorodni, natomiast u, u nas na roku jesteśmy no właśnie takimi księżmi, którzy mocno się angażują w duszpasterstwo młodzieży. Wiadomo, księża młodzi są ogólnie do tego powołani. Natomiast u nas chyba jakoś to szczególnie widać, z czego się bardzo cieszę, bo też czuję takie zrozumienie u kolegów z Częstochowy. Czyli rozpoczynaliście, e, Zaczynało nas 12, w sensie skończyło? 8 Częstochowie, bo byliśmy łączeni z Sosnowcem. Aha. zaczynało z 8 plus 4, 8 w Częstochowie, 4 w Sosnowcu. Skończyło nas 3 odeszło z Częstochowy, czyli 5 zostało, doszło do 2, czyli 7, a Sosnowiec odeszło 2, czyli łącznie 7 plus 2, czyli 9. Czyli można powiedzieć, można zrobić taką kwintesencję tego, że nie każdy jest takim samym księdzem. Nie, nie, nie. I chwała Panu za to. To jest to, co święty Paweł mówi o tej różnorodności w Kościele i również wśród prezbiterów. Nam pamiętam na wykładach był taki ksiądz profesor z teologii duchowości, który podkreślał nam to bardzo wyraźnie, że my jako młodzi księża mamy iść do młodzieży. Uh -huh. Nie każdy to może czuć, ale my jesteśmy chociaż przez to, że wiekowo jesteśmy bliscy, bliscy im, no to powinniśmy się bardziej w to zaangażować. My nie, raczej starać się być bardziej zdystansowanymi do np. do 40-letnich 40 małżeństw Aha. i rodzin, bo nie mam takiego doświadczenia. I jakby ja. też w pokorze starać się to przyjąć, że no, nie chcę pomagać takim rodzicom, w sensie nie, nie, że nie chcę, że mi się nie chce, tylko jestem za mało doświadczony tej dziedzinie. A młodzież, no jestem kilka lat starszy od nich, na przykład teraz jak w szkole pracuję, więc znam ten świat, więc powinienem tam być.